ścigać. Nie posłuchaj, rozgryźć tak w imieniu naszych słuchaczy, czy pan proponuje daleko idącą, głęboką zmianę polskiego systemu politycznego, czy po prostu do tego wozu, który ma cztery koła, chce pan dodać jeszcze piąte, częstych referendów? Właśnie, panie doktorze, to jest świetne pytanie. Ja nie wierzę w zmianę. To już jest moje drugie świetne pytanie. Ja tutaj zapisałem właśnie, ma pan drugi punkt. Jak pan dojdzie do trzech, to będzie prezent. Panie redaktorze, ale to jest właśnie sedno. I ja i demokracja bezpośrednia nie wierzymy w to, że system polityczny może stać się lepszy. Po prostu nie wierzę w żadne jowy brytyjskie, które by umocniły pozycję PO-PiS-u. To nic nie zmienia. Władza deprawuje. I to każdy, kto obserwuje tę władzę, wie. Ja znałem wielu... A kiedy zdeprawuje władza pana? Kiedy pan zostanie prezydentem? Ja tylko skończę tą Ile myśl. Ile pan czasu sobie daje? Miesiąc czy tydzień? A to nie było bardzo dobre pytanie. Momencik, ale panie redaktorze, skończę. Władza deprawuje. W związku z tym rzeczywiście my chcemy dodać piąty element. Słynny piąty element, to znaczy władzę ponad tym trójpodziałem, który jest obecny, bo nie wierzymy, że ten trójpodział sam się naprawi. On potrzebuje zwierzchnika, tak? Obywateli, którzy wcale nie muszą przeprowadzać tych referendów, ale sam fakt, że one będą mogły być przeprowadzane skutecznie, on będzie dyscyplinował całą klasę rządzącą. Tak, no i... więc tak, o to chodzi.